Siemaneczko, dzisiaj mamy 7, czyli 7 lipca roku pańskiego 2022. Ze mną Patryk. I muszę przedstawiać zresztą. Zobaczcie, co się dzieje. Będziemy dzisiaj rozpoczynać żniwa u mnie. Mierzyliśmy na innym, pokazywało zbyt wilgotno. Okazało się, że chyba jednak będzie dobrze. Zaraz się okaże, zweryfikujemy zaraz. Zobaczcie, rozkłada się maszyneria. Specjalnie włączyłem wcześniej, żeby pokazać, jak rozkładamy. Szybko przejechałeś do mnie. Ale ci powiem, że już mnie kierowcy denerwują. A to dopiero pierwszy dzień żniw. Przy okazji bąk mnie gryzie w plecy i chcieliśmy złożyć życzenia Stanisławowi, mojemu tacie, z okazji 70. urodzin, które dzisiaj właśnie obchodzi. I wszystkim innym, którzy obchodzą dzisiaj oczywiście. Robercik, zobaczcie, obcina przy słupach, które są mi potrzebne, jak nie wiem co. O, zaraz zrobimy zdjątko. Już bąk przeleciał. A jaki uparty. Składamy te stopnie. Poczekaj, jak to było tu. Dobra. Jestem ciekawy, powiem ci szczerze, wilgotności i plonu. A on wilgotność będzie nam pokazywał? Tak, tylko wiesz, to jest pierwsze koszenie w tym roku, to jeszcze nie jest skalibrowane. To może jak utniemy coś, to zbadamy, nie? Masz swój? Ale mniej więcej będzie wiadomo. Nie brałem. Ja swój mam, jak coś. Jak ja słyszę, że niektórzy kombajny pozamawiali i okres oczekiwania 2 lata albo 3. To masakra jakaś. Raz w tym roku 100 kombajnów. A tam wiedziesz co, czy tu po przecież od razu zaczniesz? Znaczy tak tutaj powoli jeszcze jadę. Tylko chwila, niech mi się włączy. Jasne, jasne, ja sobie tutaj wezmę, wiesz. Prasą, nawet nie wiem, czy dzisiaj tego nie sprasuję, bo słomę pożyczam. A ta słoma moim zdaniem, skoro idzie od razu do, wiesz, do wyścielenia, to co tam, nie? Jakby w stuk szła. No nie, ale pewnie ona jest przestała, także... Mi się też wydaje. To Robert podcina to ostatni, też wiemy ostatni ten. A na jęczmień włączasz jakieś specjalne, żeby to odbukowało? Wiesz co, są dwie przysłony na klepiskach, obie są włączone i listwa domacająca. A właśnie, bo wiem, że Grzesiu Giagro ten u siebie tam przestawiał, nie? No to on ma tylko jedną taką, znaczy on ma tylko jakby przysłonę pod klepiskiem. Ja mam przysłonę pod pierwszym klepiskiem, przysłonę pod drugim i jeszcze listwę domacającą, która się wysuwa, jest taka dodatkowa powierzchnia przeciw domca. Ile u ciebie spadło deszczu, powiedz mi teraz w tym, no te tak ulewy były? Grad był też? Nie wszystko minęło, wiesz, w największym deszczu, przed tymi większymi deszczami spadło 12 litrów, potem 3 litry, to spadło 16 litrów. U mnie w 25 minut 50. No, tutaj widziałem grad, po drodze, kukurydza to grad pocięte są u góry. Tak, pocięte, u mnie wszystko jest pocięte. Ale nie aż tak mocno, żeby wiesz, no składać takie szkodowanie, bo pewnie by nic nie dali, nie? No. Przyjechałem zaraz po deszczu zobaczyć kałęzie tu leżały. Robert tam wyciąga, co on jeszcze wpadnie. Byłem zobaczyć, czy nie powymuciło go, bo tak lało. Nie, nie tyle, wiesz, błyskało się, nie tyle grzmiało, co po prostu ściana wody i wiatru. No. Dobra. Tu ile masz pola? Hektar 48. No i tam nie masz co? Jeszcze jakiś kawałek, tak? 23 ary, tak. Kamieni, słupków, żadnych tutaj studzienek? Nic mi o tym nie wiadomo. Studzienek nie ma. Nie. U ciebie już się o studzienkach nauczyłem. Ale tam to było widoczne. No. Nic nie ma. No, kamienie były zbierane, wiadomo, że gdzieś coś mógł rzucić albo coś, nie? Ale wiesz, że zbieram generalnie. Jak to robili? Kurczę, dzisiaj nie środa. W środę zaczynali mi ojca i syna wie. 6 metrów z hektara. Leci do zbiornika, pięknie, zobaczcie. Sypiesz. Ładnie przybywa, ładnie. Czyli, że powinien zację planować nawet, wiesz? No zobaczymy. I to jest takie... To jest nie zbierałeś, tak? Tak, 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 tak. Nawet kurzy się fajnie. On tu jakoś pokazuje wilgotność? 12. Pokazuje 12 w tej chwili. I to jest takie dość rzetelne, Patryk? Tak, w tamtym roku jak chciałem to... Czyli jak? Dobrze określiłem, bo powiedziałem ci, że będzie na tym moim namierzyłem przesypowym 8. Proszę, gdzieś
słaby trochę się dostaje jeszcze jednak. Muszę szybciej jeździć, żeby miał więcej masy. Aha. Zaraz przejedziemy trochę, ustawimy wszystko. Jasne, zbadamy sobie może. Bo to tym bardziej, że to pierwszy raz dzisiaj. Czy nie ma sensu wyciągać tego, tylko też się mierza, mówisz? Weźmy rękę, zobaczysz, tutaj już mniej więcej wiemy, 10 ton z hektara, ale nie jest skalibrowany. Powiem ci, żebym był bardzo zadowolony, jeżeli to by było. Aczkolwiek generalnie tam ciutkę będzie słabszy, ale bardzo mi się podoba ten teł, bo bucimy teł, jak wiecie. I spodziewam się fajnego plonu dosyć, nie? No, wygląda ładnie. A tam mamy przy lasku te 23, ale zrobimy konkurs. Chociaż nie wiem, czy będę miał gdzie wysypać. Ale zobaczymy, żeby kto zgadnie, ile wiesz, ile tam sypał, albo ogólnie zrobimy, ile sypało z hektara, bo zważę sobie to gdzieś na spokojnie. I jakaś nagrodę Wronkowski ma tam, wiesz, to będzie najbliższy wyniku, nie? Ale myślę, że jest to odmiana, która ma duży potencjał i nawet sam Patryk zauważył, mówi, że u niego będzie zamawiał więcej do sprzedaży, bo jest dużo osób zainteresowanych. Po pierwsze, że wczesny plon i bardzo dobry plon, nie? No. Bo jednak wykorzystuje tą wodę sobie z tego. Z zimy, nie? Suchy jest moim zdaniem, nie? Suchy, ja się cieszę. No. Aczkolwiek możemy sobie później drugim zbadać, jak coś, nie? No. Chodzisz... zobaczyć, jak z tyłu wygląda. Aha, dobra, poczekaj. Naciśnij. Guzik. Okej. Co by se pleców nie obtłuc dzisiaj jeszcze? Bestia. Wszystko chodzi, się kręci. Kurde, teraz nowy, podejrzewam to z półtorej bani, albo z banie... No, 300 na pewno. Banie netto, oczywiście. Netto. Powiem ci, że słoma taka jest... Może tam uprasuje sobie do ścielenia. Ale deszcz nadaje. Bo ona taka jest, taka wiśna, nie? Oj, dzwoni, chrupie mi w zębach. Wygląda, wisi, chłosy wiszą, a ten wilgotnościomierz pokazuje sobie 16, nie? No dopiero mój przedpotopowiec przesypowy, skoro pokazał 8 i Patek stwierdził, że u nich mucą jest ok, mówię mu, tutaj też musi być ok. A mówiłem, że tu będzie gorszy, to pokazuje 9 ton, nie? 9 jest średnia na razie z tego, co przyjechaliśmy. A u mnie w bizunie jeszcze woda do chłodnicy nie nalana. Jeszcze nie? No nie, on, wiesz, bizon stary, chrupek, on by miał tutaj z tymi ośmi problem, nie? No, Michał Muci, no jak to wygląda to jego, po tym jego bizonie? Jezus. A powiedz mi teraz, bo wiele osób na pewno będzie zainteresowanych, bo będziemy chcieli szybko w miarę wydać. O, tu jest taki lichy, nie? Jak czy za godzinę, czy za hektar? Za hektar. Jak to się kształtuje? Wszyscy teraz sobie o to pytają. My ustaliliśmy taką stawkę 450-500 zł za hektar. Aha. Czyli około 100 więcej niż w tamtym sezonie. Aha. Paliwo, no to jest jedna rzecz, no to każdy widzi tak naprawdę. Ale druga rzecz, czyli sam koszt zakupu, jakbym miał kupić ten kombaj drugi raz, no to jest dużo większy zakup. Tu może Patryk zostawmy, bo Robert poodcina i wyrzuci gałęzie po tej wichurze. Tak. Na końcu to będziesz miał wtedy łatwiej dużo. A kolejna rzecz, no to są części, serwis i wszystko, co z tym związane. To wszystko podrożało drożej. Strasznie, po 100% często. Nawet robocza godzina serwisu zdrożała strasznie. Także około 100 więcej. Tam w internecie to są setki rozmów na ten temat. Niektórzy piszą, że 600, 700. Nie, no 600 dla mnie to przesada trochę. To dlatego zupełnie. To tak, no, myślę, że dość racjonalnie to podnieśliśmy i tam będzie to akceptowalne. Zobaczymy jeszcze, jak reszta wyjdzie, bo nie wiem, jak konkurencja. Jestem ciekawy na małym poletku, czy nie będziemy się tam na tym piasku, gdzie zrobiłem doświadczenie z tym jęczmieniem. Czy wiesz, czy zmieścimy się pod słupem
z prądem, nie? Jak nie, to trzeba będzie z boku jakoś tak sobie podjechać, żeby wytechować, nie? No to, no, tutaj Robert tutaj ogarnie te kałązki, nie? Bo tam już wycina niestety, no wichura połamała też u mnie drzewa, wczoraj żeśmy sprzątali, co tam można. A, widzisz, to ten kabel jest, czyli tu będziemy musieli jakoś się... Nie, może sięgniemy. Nie? No, z zamkniętym zbiornikiem. No, znaczy, drobnych gałązków jakichś tutaj nategowało. Wiesz co, przejedziemy ścieżkę dalej. Nawet mamy sporo zbiorników. To jest taka, to jest ładne jest i powiem ci, że to jest tak troszkę, że to nie wygląda aż tak, nie? W tym momencie, bo on jak zielony, to wygląda wtedy, nie? Tak. Ale w tym momencie nie wygląda na tyle, co sypie, nie? No mówią o tych suszach generalnie gdzieś tam, wiesz. Może no, faktycznie tam, u nas też były, wcześniej było, a teraz już tam no, na razie dolało tej wody. Sporo już mamy, powiem ci, do szybki dochodzi. A objechaliśmy tylko raz dookoła. 25 euro. No, 2 tony to... Zależy jeszcze jaką Może sobie wiesz, koło tam lasku, tam się tutaj uprasuje kilka belek po prostu, bo ona ta słoma jednak jęczmienia to taka wiśnawa jest, nie? Wiesz, do wieczora też się trochę przebiegły, było takie o, słowo, mam szanę kiszonkę tak, jeszcze ściętą, może byś ten zbierał, zobaczymy jak tam. Ja zwróciłem uwagę, że wiesz co, że te... Wiosenne jęczmienie, awatar już jaki jest żółty, nie? No doszło teraz to wszystko, były jednak upały. Niby, wiesz, pszenżyto mam zielone jeszcze, pszenicę też, nie? To tak wiesz, to tak naprawdę to dopiero to jest pole, które użytkuję od 4 lat, gdzieś mniej więcej. Tutaj tam straszne place były z tyłu. Wapno, gnój. I to trochę, wiesz, wyciąga, nie? Czyli myślę, że na polu z potencjałem dycha to jest tak just like that. Spokojnie. Wiesz, przy tym roku, gdzie naprawdę niektóre mają, wiesz. A czy teraz masz ten auto jakiś ten? Chcę sobie ustawić nawigację, jeśli na nawigacji, ale muszę pierwszy przejazd, to zawsze trochę. Tak, bo kombinowałeś, cofałeś tam, nie? To. Generalnie przekonała mnie wtedy hybrydowy ten jęczmień, co miałem pierwszy raz. Co Patryk też u mnie mucił fentem, że to jest roślina bardzo z potencjałem. I teraz jeszcze w sumie to nie jest hybryda. Plon na pewno jest znacznie lepszy jak wtedy, nie? No, rok rokowi nierówny. Także, a jest tutaj 4. klasa, pewnie B. Nie wiem, może 4, ja dziesiątkę tam łapię. Więc gdyby tak mu trafiło, to jak u Kasia 1. klasa, to myślę, że tam koło 11 był w boksie. Tak. Nie? A wiecie, że Patryk nie kłamie, bo ja to mogę ściemić trochę. Dzisiaj widziałem jakiś filmik na TikToku, jak taki chłopak nagrywa w Niewczech na gospodarstwie. To średnio mi wyszło 10 ton, a mówił, że mieli kawałki 12-13 ton. No. Także potencjał w tym jest naprawdę wysoki. Bardzo duży. Zwłaszcza w ostatnim czasie, gdzie granica, że tak powiem, w pieniądzu między jęczmieniem a pszenicą się, można powiedzieć, że prawie przytarła, nie? Poza ten jęczmień też można było dostać naprawdę fajne pieniądze. No, można było. No to teraz zobaczcie, jeżeli bez problemu damy sobie dyszkę, na przykład 10 ton, to w pszenicy nie jest tak łatwo już zrobić, bo pszenica jest dużo bardziej wymagająca. Jeżeli ktoś sieje rzepak, to zobaczcie. Jakbym się uparł i słomę puścił na sieczkę, bo mi nie była mi potrzebna, no to co, no to dzisiaj mam pole czyste, mogę talerzówką wjeżdżać. Miejmy nadzieję, że będę miał gdzie wysypać.
Nie, jak coś, to tak jak na Rosji albo na Ukrainie, na ziemię, nie? Dawniej jak ojciec u gościa mucił, nie mieli gdzie wysypać, no ten, jak zasłony dawniej mieli w oknach, to zasłony zerwał i położył, na zasłony wysypał mu bizonem. Plandeki nie mieli, albo jak w Rosji na ziemię. Tył jest troszkę gorszy, ale to też się doprowadzi go do kultury wapnem, nie? Ale i tak ogólnie sypie ładnie. Nie, ładnie jest, ładnie. Że ja go siałem, chyba oni zalecali siać mi 120 kilo na hektar, z tego co pamiętam, nie? Bo ty pamiętasz, że chyba 120... To jednostki siewne, to w zależności od tego, jaką miałeś masę. No, ale tam chyba około 120 kilo było na hektar. No, ja miałem taką markę, tak, ja wiesz co, ja Remika nie posłuchałem i zasiałem 130 kilo, nie? No. Bo mówię, co on mi bredzi tam 120, nie? To gęsty, fajnie taki był, no zresztą widać po plonie, nie? Też, że z tych 120 kilo można uzyskać fajny temat, nie? To jeszcze tutaj patrz, bo słuchajcie, jak jeżeli pamiętacie, wcześniej bardzo, bo tam w kwietniu któregoś go pierwszy zabieg na grzyba i regulacja. Wystraszyłem się, bo było sucho, strasznie sucho, pamiętasz, to Patryk też pamiętasz, że u nas było naprawdę sucho. Nie padało za 40 dni absolutnie w ogóle. I dałem mu w sumie 50 lub 60 gram, nie pamiętam dokładnie, MedMaxa, tylko i raz go skróciłem. I później żałowałem, że... Pół kilo. No tak. Że no, w sumie mogłem, kurde, trochę bardziej go skrócić. By było jakiś chochu wcześniej by przyszedł, to pewnie mógł, bo trochę go pochylało go teraz, widzicie, ale... Później nie żałowałem, jak było sucho, nie? Że kogoty ci chodzą, pokazuję. Może same się włączyły pełno, tak? Tak, 98% jest. Ile tak może w zbiorniku być? To jest 10 tysięcy metrów sześciennych. Litrów. 10 centymetrów sześciennych, czyli 10 tysięcy litrów. To będziesz miał, badałem gęstości jęczmienia, to są w tym roku 55-56, to powinno być jakieś 5,5 tony. W takim pełniutkim zbiorniku. No to będzie chyba przyczepę trzeba pożyczyć. Kolega by poratował. Poratowałby kolega nową przyczepą. No muce jęczmień człowieku i nie będę mógł wsypać, tak sypie. No tutaj muce koło ciebie. Izydor, może Izydor. No i nie będę. Ja nie liczyłem, mówię, na swoje dwie to wsypię tą, wiesz, tą mniejszą i tą dużą, a tu człowieku już pół wymłodziłem i mam prawie pełną przyczepę, tą dużą. No, no może z czubkiem pas, z czubkiem może nie jest, ale niewiele brakuje do tej, do... żeby była czubata, nie? No, a to jeszcze drugie tyle zostało na tym kawałku, a dziko lasku jeszcze. No, dobra, to ja już wysyłam Izdora do ciebie, nie? No i dobra, działamy dalej. Cholera, będzie teraz problem z tymi, wiesz, środkami, które są na te robaki w ziemi, nie? No, już tego nie ma. No i jak ktoś połączy kukurydzę w zasiewce, to co ma zrobić? Jedynie na gafy liczyć. Czyli bronować co 5 minut i mewy i gapy ściągać. Dużo tam mówimy. Problem jest taki, proszę was, że tutaj bardzo nisko kable były, nie? Dwa słupy są u mnie wyższe w polu dlatego, bo kiedyś, to pamięta, jeszcze u mnie były pokazy Kuboty. Wieźli kosiarkę dyskową wysoką na lawecie, urwali kabel, przewrócili dwa słupy. I wymienione są na nowe. Ale że Orange generalnie ma, trzeba nazwać to po imieniu, wszystko w dupie ma to wszystko, to takie haczyki są, te kable spadywały, bardzo nisko wisiały do tego stopnia, że ja nie mogłem, słuchajcie, przejechać opryskiwaczem nawet. Okręgat musiałem opuszczać na tym, nie? No. Dodzwonić się, zgłosić takie coś, żeby poprawili. Nie masz do nikogo. Bo jak dzwonisz, to możesz tylko zgłosić awaria internetu, awaria telefonu. Tylko to możesz zgłosić. Poszedłem do biura, tam gdzie się znajduje serwerownia u mnie. Dzwoniłem i nie wychodził. I zakładali kawałek nowego asfaltu. Jechał pojazd, już nie będę mówił kto i co, ciężarowy, duży. Zerwał cały ten kabel i teraz... No jest spokój. Tak, i przyjechali, pytają się, czy mogą sobie wejść. Ja mówię, wjeżdżasz, więc broń Boże, wchodzić możecie sobie dowoli, nawet biegać tam, żeby ludzie ci mieli tak. Ale sąsiad się nie zgodził, nie wpuścił ich. No. No i mam... nie mają ci telefonu, bo po prostu Orange nie chce zapłacić odszkodowania tamtemu, czy coś w tym stylu.
ma to w nosie, bo widzi, że telefony stacjonarne, internet jest nieprzyszłościowy. I... No już mało kto pewnie jest tego korzysta. Tak, starsi ludzie. A mi to, zobaczcie, przeszkadza, bo Patryk będzie musiał się trochę pogimnastykować tam, żeby złożyć zbiornik, żeby wyciąć pod, pod tym kablem, który generalnie powinien być na 4,5 metrach, a jest niestety, podejrzewam, dużo, dużo, dużo niżej. Będziemy zrywać, jak coś. Ty, on tak... Wiesz, przecinałem takie linki kombinerkami, bo nie było jeszcze szansy nawet przyjechać z zamkniętym zbiornikiem, a na pole było trzeba wjechać na przykład. Ja z tym porządek też zrobić będę musiał, bo ja mam na takim polu też u mnie jedzie nisko, gdzie właśnie kombajnem takim by był kłopot. Sieczkarnią to też jeździ, bokiem wycina. Właśnie ta sama linia idzie z tym, od tych telefonów. Kiedyś, wiesz co, zawadziłem rozrzutnikiem. Rozrzutnikiem zawadziłem tą klapą do góry, co otwieram, nie? No. Wieczorem pociągłem te druty jakieś tam, ale linki nie używałem, tylko druty same, nie? I oczywiście do nich kończy, bo nikt się nie zgłosił, że czegoś nie ma, nie? Także... Orange sobie tam laskę kładzie na te wszystkie czapy. Słuchajcie, jesteśmy na moim poletku doświadczalnym. 23 ary jęczmienia na klasie 6 Z przy lesie. Zobaczcie, tu też wywaliło dwie topole. Ta burza, która była. Patryk musiał wystartować, słuchajcie, ze złożonym zbiornikiem, bo linie są nisko od prądu. Utnie kawałek, wysypie, rozłoży sobie zbiornik, dotnie resztę. To jak myślisz? No dzisiaj chyba za zielone, nie? No jutro, znaczy dzisiaj zwałkowałbym, a jutro rano bym prasował, bo nadałem deszcz po południu. I właśnie nie wiem, czy dzisiaj będzie dobre, jak myślisz? To zielone chyba, co? Co? To co dzisiaj robimy? No to Huberta, żeby wałkował za jakieś, jak jęczmień powciągamy do stodoły do tego, bo tam można rzucić go na spokojnie i nie zgarnie, to dzisiaj będziemy robić, bo tak to jutro po 12 nadają przy pierwszej deszcz, to będzie cholera, wiesz co ten. I będzie kłopot. No dobra, to dzisiaj zbieram. Na 6 klasie z tego jęczmienia i zobaczcie, jaka jest ilość kłosów tutaj. Na tej 6 klasie. Jestem ciekaw, jak będziecie zgadywać, jak on będzie sypał. I sam jestem ciekawy, jaki plon on nam tutaj pokaże. Ale ty dobrze mierzy. Dobrze mierzy. Bo tyle pola, co tam jest, idealnie mu pokazało na komputerze. Zaraz wam pokażemy, ile tego nasypie. Przyczepa, ciężko trafić. Na grupę wrzuciłem. I zobaczcie, tak to wygląda. Witam was w dalszej części vloga. Tak króciutko po prostu, tylko teraz zwrócił, jak widzicie, to wie, o co chodzi. Od Artura. Prasujemy sobie słomę z jęczmienia. Wcześniej już sprasowałem, bo mi brakowało. Dzisiaj sobie po prostu skończę, bo jutro będzie niedziela. 10 nadają deszcz. Także słoma, żeby już pole było puste, można to coś tam było działać. Co do konkursu, znam już dokładne zasady, bo konsultowałem się z Norbertem. Mianowicie będzie to wyglądało tak, że w komentarzach pod filmem napiszcie, jaki jeden konkurs, jaki uzyskałem dokładnie, czyli tam na przykład, nie wiem, ileś 130 dokładnie, bo ja już wiem, jaki uzyskałem plon jęczmienia teuto z hektara, kto pierwsza w sumie odpowiedź, która trafi idealnie w komentarzach, wygra
nasiona na hektar jęczmienia zimowego Teuto. Skontaktuję się z tą osobą, powiedzmy po tygodniu od wyjścia filmu. Poda mi osoba, słuchajcie, swoje namiary i firma wyśle kurierem zwycięzcy nasiona na hektar jęczmienia ozimego Teuto. Czyli czekam na rozwiązanie konkursu, czekamy, a ja czekam na wasze komentarze z rozwiązaniem. Jeszcze w tym vlogu pokażę wam, dzisiaj będziemy zrzucać, bo wcześniej nie było czasu, miałem inną robotę, jęczmień. Czyli nagramy sobie zrzucanie. Pokażę wam nową przyczepę mojego kolegi, bo pożyczyłem ten, bo nie mogłem się zmieścić z tym jęczmieniem na swoje przyczepki. Więc pożyczyłem, pokażę wam jego nowy nabytek. Też krótko. I może pokrótce przejdę chociaż 3-4 odmiany, jak wyglądają pozostałe zboża zimowe u mnie.